Gratulujemy wygranej. Powrót na ring efektowny, udany. Chyba poszło szybciej niż się wszyscy spodziewali. Bardzo mnie to cieszy. Ja sam jestem, bym powiedział, zaskoczony. Przygotowany byłem, wydaje mi się, że jak należy. Miałem jakieś, bym powiedział, takie małe mankamenty do siebie, małe jakieś ale. Ale te, bym powiedział, wymazały się od razu, bym powiedział, zaczynając drugą rundę. Bijąc trochę częściej. Troszkę chyba częściej. Nie pamiętam, która to była minuta. Druga minuta drugiej rundy? Czy jakoś tak? Zaczynała się, czy była, czy jakoś tak i... Cieszę się, że tak się skończyło. Co mogę powiedzieć? No, nie spodziewałem się tego i powrót, bym powiedział, po takim czasie jest to miła przyjemność. Poczułeś, że ten podwójny lewy prosty, po którym walka się skończyła tak jakoś wyjątkowo mocno, siadł mu na szczęce? Myślę, że tak. Też miałbym powiedział, te rękawice w elastyny trzeba uważać na nie, bym powiedział. I one tak, bym powiedział, wywracają same chyba, ale miał te same. Byłem szybszy, trafiłem. Byłem troszeczkę, bo tam widziałem, że przy lewym pojedynczym on po prostu robił unik i bałem się, że zaraz zacznie też bić, więc nie wchodziłem za bardzo. Trochę jakby czekałem, chciałem ten prawy zadać podbródkowy, ale tak było widać, nie wchodziło do końca. Chciałem go rozebrać, bym powiedział, podczas tych rund, przynajmniej 3-4 rund na czynniki pierwsze, co robi, jak robi i kiedy. Udało się wcześniej, więc nie trzeba było nic już analizować. Ale chyba jest taki niedosyt, bo jednak ta walka była robiona głównie po to, żebyś kilka rund złapał, poczuł atmosferę walki, a skończyło się bardzo szybko. Skończyło się bardzo szybko, ale też, żebym poczuł wejście do ringu, atmosferę, ludzie, wszystko to się dookoła dzieje, więc było tak należy. No i w końcu zacząłeś od pierwszego gongu, nie od gongu rozpoczynającego 6-7 rundę. Tak. No raczej... Starałem się jakby wywrzeć jakieś wrażenie. Zdaje mi się, że chyba tym lewym sierpowym, czy tam nie pamiętam, co tam uderzyłem, lewy prosty czy lewy sierpowy, jakieś tam zrobiłem i trafiłem, bo miałem rękę rozluźnioną, więc tylko tak, żeby rzucić, a później wiedziałem, że już po prostu będę swoje robił. Wiemy co dalej, wiemy kiedy ta odłożona walka z Szymonowym może być. Pojawiają się głosy, że jest szansa, aby to było na początku maja. Bardzo fajnie, jeśli będzie to na początku maja, będę miał przynajmniej okres tygodnia czasu, żeby odpocząć od sali. Zrobię to bardzo, bym powiedział, może nie intensywnie, ale wyjadę gdzieś w ogóle poza granicę Warszawy i gdzieś tydzień czasu spędzę poza domem. A jeśli będzie początek maja, najlepiej drugi tydzień, to był mega, bardzo szczęśliwy. Po walce, nie wiem, pół godziny, 40 minut, robiłeś sobie zdjęcia. Kiedyś nie byłeś taki cierpliwy. Dzisiaj każdy, kto podchodził, cała sala w zasadzie, wychodząc z tej hali, ma zdjęcie z tobą. Wyszła ze zdjęciem. Zgadza się, trzeba szanować ludzi, trzeba szanować kibiców, trzeba szanować tych, którzy przeszli dzisiaj, którzy się pojawili na sali, którzy kibicowali, którzy wspierali mnie, byli ciałem, duchem i głosem, więc musiałem im to oddać.